W ramach duszpasterstwa ludzi pracy, szczególnie ci, którzy zobowiązywali się do trzeźwości, abstynencji na jakiś tam czas, ci ludzie w sierpniu podejmowali również pikietowanie sklepów monopolowych. To miało w tamtym czasie bardzo wielkie znaczenie. Raz dla tych, którzy to robili, bo odkrywali swoją twarz i pokazywali, ja chcę żyć trzeźwo. Trudno było za to aresztować, bo nawoływania do trzeźwości były czymś dobrym, a jednocześnie to koliło w oczy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład nie pij w sierpniu napisane pismem Solidarności, tym, które się wykształciło jako pismo Solidarności, prawda? Ono jakby mówiło za siebie. To jest jedno. Dwa, z takim zdaniem się spotka i myślę, że ono ma swoje uzasadnienie. Właścicielami sklepów monopolowych, gdzie dochód był bardzo wielki, no nie mógł być każdy, kto chciał. Spotkałem się ze zdaniem, które mówiło, że właścicielami sklepów alkoholowych byli dawni milicjanci, ludzie, którzy mieli swoje pozycje w partii, ludzie, którzy w cudzysłowie jakby zasługiwali, patrząc od strony rządowej, na to, że mogli się obłowić, czy też dorobić, że mogli takie. Także to było w jakiś sposób przeciwko nim również. Zresztą bardzo szybko, jak tylko się pojawili z pikietą przed sklepem, to bardzo szybko milicja przyjeżdżała i już była. Więc ktoś musiał ją bardzo szybko poinformować, że już są, bo nigdy nie było wiadomo, przed którym sklepem monopolowym będą akurat dzisiaj czy jutro pikietowali. Była to rzecz taka bardzo, bardzo znamienna. Rzeczywiście niektórych od pójścia i kupienia alkoholu powstrzymała. Ale myślę, ten wymiar taki symbolu, wymiar tego znaku był najważniejszy. Było takie wydarzenie, które miało miejsce przed jednym sklepem monopolowym, gdzie do stojącego i trzymającego transparent podchodzi kumpel, mówi, a ty przecież pijesz. Mówi, ale w sierpniu nie pija. Ty też nie pij. Odwaga, która powodowała, że nagle ktoś urasta i w oczach innych, ale przede wszystkim w swoich oczach. Widzi swoją wartość, że to, że ja używam alkoholu, ale w sierpniu nie używam, bo w sierpniu nie należy. Bo w sierpniu to jest wyraz czegoś, prawda? Patriotyzmu, postawy religijnej.